Radha Radha, Hare Krishna, Hare Krishna. Voilà, pora na kolejną, czwartą część ukrytej ścieżki oddania, czyli rozmów Sadhu Maharaja z wielbicielami na temat książki Hidden Path of Devotion, czyli rozmów z kolei Narayana Maharaja z uczniami iskonowymi guru, którzy z kolei dyskutowali książkę Raghavartma Chandrika. Za chwilę zacznę. No sobie trzeba książkę przygotować. Okej, zatem te rozmowy miały miejsce w 1991 roku i została wydana taka książka Hidden Paths of Devotion. Narayana Maharaja rozmawia z wielbicielami z ISKCONu na temat Raghavartma Chandrika, książki Vishwanatha Chakravarti Gotakura, który opisuje proces Raganuga Bhakti, jak należy go rozumieć, jak można na niego wejść i tak dalej. Ta rozmowa, to spotkanie, te wykłady Sadhu Maharaja miały miejsce we Włoszech w 2014 roku. Także to jest część czwarta i zaczynamy. Czytaj dalej. Krishna Das Kavya Goswami did not disclose the name of his Diksha Guru. Krishna Das Kavya Goswami nie opisał, nie wyjawił imienia swego Diksha Guru. Perhaps he did not obtain his devotional thoughts from him. Ponieważ prawdopodobnie nie otrzymał tego nastroju nastroju od niego. Ale zamiast tego on wymienił Rupę i Raghunatę, ponieważ on od nich otrzymał ten nastrój. Na końcu każdego rozdziału Chaitanya Charitamrity on modli się. Shri Rupa Raghunatha Pade Yara Ashara Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Modlę się do lotosowych stóp Shri Rupy i Raghunatha, ponieważ zawsze pragnę otrzymać ich łaskę. Ja, Krishna Das, opowiadam tą Chaitanya Charitamritę, podążając śladami ich stóp. I on mówi w ten sposób między wierszami, że jeżeli chcesz osiągnąć coś, musisz podążać śladami Rupy i Raghunatha. Rupa Raghunatha. Bez Rupy i Raghunatha. Bez Rupy Raghunatha nie możemy zrozumieć tego, co dał nam Chaitanya Mahaprabhu. Tak. Dlaczego Śrila Raghunatha Das Goswami modli się do Rupy Goswamiego? Ponieważ Rupa Nuga. Jesteśmy Rupa Nugami. Czym jest Rupa Nuga? Muszę podążać drogą, którą on idzie, a w ten sposób pojawi się u mnie doświadczenie duchowe, takie, które on posiada. Widzicie to? Rozumiecie? To trzeba wiedzieć, to trzeba znaleźć w życiu i tym podążać. Rozumiesz to?
To jest głęboki temat. Czytaj dalej. Śrila Swarupa Damodara jest Lalitą Devi. I dlatego jego pozycja jest większa niż Rupy Goswamiego, który jest Rupą Manjari. Ale Raghunath Das modli się tylko do Rupy Goswamiego. Nonostante ciò, Raghunath Das Goswami prega soltanto Rupa Goswami. Jeden jest Lalitą. Lalita jest najwyższą Saki. Rupa Goswami jest Rupą Manjari. Jest sługą. Jest sługą sługi tej Saki, jest tym najniższym sługą. Najniższą służką Manjari. Ale Raghunath Das Goswami. Dlaczego przyjmuje schronienie Rupy Manjari, a nie Lality? Jaki jest powód? Jaka jest różnica pomiędzy Lalitą i Manjari? Dlaczego? Co jest najważniejsze? Ponieważ ona jest malutką służką, Lalita, ale to jest zawsze przy Krysznie, zawsze kontroluje wszystkie rzeczy. A dlaczego on przyjmuje schronienie Rupy i modli się do Raghunatha? Kiedy pójdziesz, zagłębisz się w te książki, wtedy twoje zrozumienie pojawi się, twoje urzeczywistnienie. Dam wam takie mało światło. Szukamy czego? Szukamy bezwarunkowej miłości. Czym jest bezwarunkowa miłość? Ona posiada pewne poziomy. Lalita jest przyjaciółką Radhiki, ale ona ma wewnętrzne pragnienie, aby być bliżej Kryszny. Tak jak jestem jej przyjacielem. Ja jestem dziewczyną, ona jest dziewczyną. Ale moje wewnętrzne pragnienie jest takie, aby nawiązać bezpośrednią relację z jej chłopcem, z jej chłopakiem. Voglio trovare una relazione, voglio anche essere vicino al suo fidanzato. So what will happen? Zatem co się stanie? She will never be faithful to me. Ona nie będzie nigdy, nie będzie posiadała zaufania względem mnie, ani ja względem niej. Because my ponieważ to develop direct relation to his friend. Dlatego, że moim wewnętrznym pragnieniem jest to, żeby nawiązać bliską relację z jej przyjacielem, z jej narzeczonym. Czy rozumiesz to? Taki jest nastrój Radhiki. Lality, taki jest nastrój Lality. A nastrój Rupa Manjari jest taki. Ona mówi, ja nie chcę żadnego połączenia z Kryszną. Ponieważ ja wiem, że to jest jej Kryszna. Ja chcę być przyjaciółką jej. Chcę być służką jej. I zawsze chcę być z nią, jako jej cień.
aby wszystkie aranżacje, wszystkie przygotowania odniosły sukces dla jej korzyści. Tym jest właśnie Rupa Manjari. Więc skąd pochodzi to bezwarunkowane? Ta bezwarunkowa miłość skąd pochodzi? Ona pochodzi od niej. To jest ten najwyższy poziom bezwarunkowej miłości pochodzi od Rupy Goswamiego. Całe życie szukałem Kryszny, a kiedy teraz całe życie szukałem relacji z Kryszną, a kiedy zrozumiałem to, wtedy chcę zaprzestać tego poszukiwania relacji z Kryszną i podążać ścieżką bezwarunkowej miłości. Ponieważ pragnę przyjąć schronienie Swamini, to jest bezwarunkowa miłość, to jest najwyższa rzecz. Ho praticato tutta la vita per essere vicino a Krishna, devoto a Krishna, ma quando ho sentito di Rupa mangiare, allora voglio essere con lei per imparare questo amore incondizionato, quando realizzò. Quando uno lo realizza, allora vuole essere sempre con Rupa mangiare. Rozumiesz to? Czytaj dalej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że on nie pragnie zostać najaką, ukochaną bohaterką Kryszny, taką jak Lalita albo Vishakha. Tamal Krishna Maharaj pyta. I on chce posiadać Manjari Bhava. Narayana Maharaj odpowiada, tylko Manjari Bhava. Czym jest Manjari? Słyszeliśmy o lotosach Manjari i Manjari z lotosów i Manjari mango. Manjari di loto e Manjari mango. In fact, many creepers and good flowers have. Tak naprawdę wiele kwiatów i wiele kwiatów posiada Manjari. Manjari pojawia się najpierw i później pojawia się kwiat. I Manjari jest zawsze umiejscowiona powyżej kwiatu. Kiedy pszczoła albo bąk przychodzi, by usiąść na kwiecie i pije jej nektar, wtedy Manjari trzęsie się. Manjari trzęsie się, ale ten owad, pszczoła czy bąk przychodzi po to, żeby cieszyć się kwiatem, a nie Manjari. To Manjari to są albo to są słupki, albo pręciki kwiatu, ewentualnie pąki. Tak dla kwestii wyjaśnienia. Kiedy Krishna przychodzi do Radhiki i kiedy przychodzi po to, żeby mieć towarzystwo Radhiki, i wtedy Manjari trzęsą się, widząc to. Kiedy tańczą i ta radość się wydarza. I one trzęsą się. Mają te same uczucia, te same emocje. Czytaj dalej. W podobny sposób Krishna, pszczoła Krishna, przychodzi do Śrimati Radhiki. Ona przyjmuje go. Obydwoje angażują się w miłosne rozrywki. Prema Vilas.
Niemniej jednak ta pszczoła nie siedzi osobiście na Manjari, ale Manjari trzęsie się, odczuwając w ten sposób, jakby ta pszczoła siedziała na niej. Cokolwiek doświadcza kwiat, jakiekolwiek zabawy, igraszki wydarzają się, one wydarzają się również w Manjari. Zatem nie ma potrzeby, aby pszczoła udawała się bezpośrednio do niej, do Manjari. Rozumiesz? To jest piękno. Nie wiem, jak to po angielsku powiedzieć. To jest piękno Manjari, czyli pąku. Kiedy kwiat nie jest otwarty, to jest pąk. Fantastyczna rzecz. Cokolwiek doświadcza kwiat, jakiekolwiek historie, zabawy, igraszki wydarzają się. I cokolwiek kwiat doświadcza, manifestuje się na Manjari. Pewna osoba stoi na słońcu i pojawia się cień. I ten cień, jeśli ruszysz się w jedną stronę, cień poruszy się w drugą stronę. To cokolwiek robisz albo jak wyglądasz, ten cień będzie naśladował twój wygląd albo twój ruch. Zatem Radhika, cień Radhiki, cieniem Radhiki jest Manjari. Cokolwiek ona robi, co ona czuje, to samo czuje i to samo robi cień Manjari. Czytaj dalej. Ona automatycznie czuje wszystko, co czuje kwiat. Ona czuje automatycznie wszystko, co czuje kwiat. Jeśli pszczoła całuje kwiat, wtedy widząc to, Manjari myśl czuje. Pszczoła całuje mnie. In fact, the manjari tastes something special that even the flower doesn't. Tak naprawdę manjari smakuje coś bardzo niezwykłego, czego nawet kwiat nie jest w stanie smakować. W tym sensie kwiat nie trzęsie się w ten sposób, w jaki sposób trzęsie się manjari. W ekstazie. Czaj radę. W podobny sposób małe słuszki Radhiki doświadczają przyjemności bycia jej słuszką. Mam pytanie. Czy możesz wyjaśnić, czym jest manjari i czym jest kwiat? Czy możesz to wyjaśnić? Weźmy jeden kwiat. To jest manjari. Manjari to jest pąk, a kwiat. Nie, manjari to jest coś innego. Tutaj w tym kwiacie nie ma tego. Widzieliście drzewo mangowe? Nie mamy tutaj drzew mangowe. Jeżeli mamy żółty kwiat i kiedy pojawia się ten kwiat,
szukają kwiatu, który spełnia te warunki. Zobaczmy tamten kwiat. Ten szafran, czyli pręcik, jest to jest manjari. To jest ta najmniejsza część kwiatu i to jest właśnie manjari. Zatem manjari to jest pręcik, który pojawia się przed kwiatem. Manjari. Kwiat manjari pojawia się przed tym, zanim pojawia się kwiat. Ponieważ manjari jest zawsze gotowa, by służyć, jest najmniejszym rodzajem sługi. I ona jest przed kwiatem. Jest bardzo delikatna i może odpaść bardzo szybko. Jeśli nie ochronisz jej, ona może odpaść. Musisz podać lekarstwa i wszystkie witaminy. Ponieważ to jest najmniejszy rodzaj sługi i musi być gotowy, aby służyć w każdych okolicznościach. To jest wspaniałe. Czytajcie tę książkę, zrozumiecie wszystko. Wszystko zrozumiecie poprzez czytanie tej książki. Czytaj dalej. W podobny sposób służka Śrimati Radhika doświadcza takiego rodzaju przyjemności poprzez bycie jej służką. I ta manjari jest skupiona na Adik Sneha. Są trzy nastroje. Visam Sneha. Taki nastrój, kiedy ktoś lubi tylko Krysznę. Są trzy nastroje. Ten ktoś nie zna Radiki. Może dostać, otrzymać. Może otrzymać Vatsalya Rasę i Sakya Rasę. To jest najwyższy poziom, jaki może ten ktoś osiągnąć. I to jest drugi, to jest Visam Sneha. Sam Sneha. To znaczy, że lubi Krysznę i lubi Radhikę. I Adik Sneha. Ten ktoś, kto służy tylko Radhice i staje się jej cieniem. Coloro che servono soltanto Radhika e diventano l'ombra di Radhika. To jest Adik Sneha. E questo è l'addiction. No, they think Radha's Krishna. Oni myślą, że to jest. Myślą, że to jest Krishna należący do Rady, ponieważ oni posiadają osobisty związek. My friend Krishna. To jest mój przyjaciel Krishna. Ja jestem szczery w relacji z moim przyjacielem. Zatem ja nie chcę posiadać z nim żadnej relacji, ponieważ jestem wierny mojej przyjaciółce.
May I ask why? Czy mogę zapytać dlaczego? We will talk after. Okay. Później to wyjaśnimy. Czy chcesz to, co chcesz zapytać? O to czy nie? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ one nie mają zainteresowania w innej relacji, inną relacją. Ponieważ dlaczego mam mieć zainteresowanie? Rozwinąłem moją relację z Radhiką i ona jest moją przyjaciółką, a Krishna jest jej ukochanym. To jest ukochany mojej przyjaciółki. Zatem dlaczego mam go zabierać? Nie mam w tym zainteresowania. To jest chłopak mojej przyjaciółki. Non hanno nessun interesse per Krishna, perché sono oneste con Radhika, vogliono soltanto Radhika, perché è il piacere di Radhika, che è l'incontrare Krishna. Zatem nie mam zainteresowania nim, mam zainteresowanie nią, moją przyjaciółką. W tym przypadku Krishna quindi poi lo prende automaticamente, cioè segue Radharani, se tu stai su Radharani. Ponieważ Krishna wtedy przyjdzie automatycznie do takiego relacji, ponieważ tam będzie Radharani, będzie i Krishna. Taka jest natura. Jeżeli chcesz na przykład udać się do hotelu Mahapurushy, wtedy nie będziesz widzieć Amrity, jego żony. I ona nie da ci talerza z jedzeniem, abyś mógł się posiedzieć. Ale jeżeli przyjmiesz chronienie Amrity, jego żony, wtedy także uzyskasz towarzystwo Mahapuruszy. Ponieważ on służy cały czas Amrycie. I on tam nie jest szefem w tym domu. Jak idzie do pracy, do hotelu, wtedy tam jest szefem. Ale w domu ona jest szefem. Zatem przyjmując chronienie Amrity, i kiedy nie starasz się ukraść jej męża, a kiedy będziesz starać się ukraść męża Amrity, ona powie, że od jutra już nie możesz przychodzić do mnie. To się dzieje. Zatem jeśli chcesz, zatem jeżeli przychodzisz tam i chcesz ukraść Krysznę, wtedy Radhika sprawdza to i mówi, jeśli chcesz tak zrobić, że nie jesteś kwalifikowany. Więc ona stwarza wątpliwości, że Krishna również stwarza dystans, ponieważ czy rozumiecie ten przykład? Czy rozumiecie, co ja chcę przez to powiedzieć? To chcesz powiedzieć, że musimy być ostrożni. Tak. Musimy być ostrożni i musimy przyjąć chronienie Swamini, Radhiki, bez żadnego problemu.
Nie musimy Jego szukać. On automatycznie przyjdzie do Ciebie wtedy, kiedy przyjdzie do Niej. Przyjdzie do jej domu i wtedy usiądzie i zapyta się, wszystko jest w porządku w domu? Jest, trochę się spóźniłem. Wszystko jest w porządku, nie złości się ze mną. Nie, wszystko jest w porządku, nie złości się. I wtedy Ty będziesz najbardziej ważną osobą dla Kryszny. Czy rozumiecie to? Poprzez Twoją miłość i służbę, którą wykonujesz. To jest Raga Bhakti. Czy rozumiesz to? Ona przyjeżdża do Swabenalp. To jest miejsce, gdzie następny festiwal miał być. Proszę, przygotujcie możliwość podróży dla niej. Przygotuj Kalindri dla niej możliwość, aby mogła tam się udać. Jai Radha. Wszystko jasne? Jai Jai Shri Radha. Jai Jai Shri Radha. Okej, część piąta. Czy są jakieś pytania? C'è qualche domanda? La domanda ce l'ho io, come ha detto prima, cioè deve stare attento a non far capire a Radharani che puoi andare da Krishna, no? Però se come io, diciamo, è da poco. Va bene, cioè qualcuno si infastidisce la Radharani. Cioè lui ha detto prima nell'esempio che però non devi, cioè devi stare attento, perché se la Radharani capisce che tu vuoi andare a Krishna, non te fa entrare in tua casa. Come si infastidisce, quindi come dobbiamo, qual è quello, come dobbiamo, le cose che non dobbiamo fare per far cadere questa cosa, cioè quali sono le cose che danno fastidio alla Radharani? Wcześniej powiedziałeś, że jeżeli chcesz udać się do Kryszny i Radharani to widzi, to Twoje pojawienie się niepokoi. Możesz iść do Kryszny po tym, jak niepokoisz Radharani. Ale idziesz tam tylko po to, aby być przyjaciółką Kryszny. Jeśli niepokoisz Radhikę, wtedy możesz także uzyskać nastrój rodzicielski, ale w tym samym czasie, ale ona nie przyjdzie gotować, ponieważ możesz ją zabrać. Matka Yashoda wie, kiedy Radhika ugotuje, wtedy Krishna będzie bardzo szczęśliwy. I to jest uzdrawiające, ponieważ kiedy Radhika gotuje, wtedy to jest dobre dla zdrowia, również jest to dobre dla zdrowia Kryszny, czyli jej syna. Zatem Radhika będzie, Yashoda ma także bardzo lubi i kocha Radhikę.
Jedynie przyjaciele Kryszny, ponieważ oni są chłopcami i oni pracują w departamencie krów. Więc oni większość czasu spędzają z krowami i z pasterzami. I są gopakumarami. I ten nastrój jest możliwy, tylko w tym nastroju jest możliwe łatwe uniknięcie radiki. Albo możesz udać się do Dwaraki, do Kryszny, który należy do Rukmini, albo do Matury. To jest Kryszna, który należy do Kubdży, albo Kryszna sam, albo Kryszna sam, i to są różne nastroje. Albo możesz udać się na Kurukshetrę i tego Krishna możesz zobaczyć. Ale to jest wszystko Narayan Krishna. Czyli taki pełny majestatu, przepychu. Pytanie. Gdzie jedziesz? Muszę wyjechać stąd. Mieszkam około godziny stąd w Viterbo. Też dyskusja. Tak. Wszystko jasne. Co jest moim pragnieniem? Muszę robić to, co w zależności od tego, co jest moim pragnieniem. I wtedy to doświadczam. Tego, czego chcę doświadczyć. To wszystko zależy od towarzystwa i łaski Kryszny. To się nazywa Purva Samskara. Czyli samskara pochodząca z poprzedniego życia. Krishna sent Uddhava to Vrindavan so that the gopi could teach him about
Krishna przyjechał do Vrindavan po to, aby gopi mogły go uczyć tego, jak może otworzyć swoje serce. A gopi? Że nie podały mu nauk filozoficznych. Jak jest to możliwe? Jak to jest możliwe, że mistrz duchowy transformuje ten nastrój gopi i daje go swojemu uczniowi? W jaki sposób mistrz duchowy doświadcza tego nastroju gopi i objawia go swojemu uczniowi? Pierwsza rzecz. Uddhava jest synem Brajapatiego. Uddhava jest synem Brajapatiego. Brihaspatiego jest synem Brihaspatiego. Uddhava jest synem Brihaspatiego. To jest bardzo wykształcony, bardzo uczony, bardzo kwalifikowany człowiek. On zna całą filozofię. Całą logikę. Jest tak blisko z Kryszną, że wygląda nawet jak Kryszna. Ubiera się tak jak Kryszna. I on chodzi jak Kryszna. I jest bardzo, bardzo przywiązany do Kryszny. Ale widzi Krysznę, jedną stronę Kryszny i widzi jego majestat, jego bogactwo. Nazywa się to Aishwarya. I widzi go jako Boga. Jako najwyższego Boga. Zatem jednego dnia Kryszna siedzi samotnie i jego oczy są pełne łez. I Uddhava przychodzi tego dnia, w tym momencie i wtedy i pyta go, dlaczego płaczesz, o czym myślisz? Co powoduje, że płaczesz? A Krishna nie chce o tym rozmawiać. I poprzez nacisk Uddhavy odpowiada: ja martwię się o Vrindavana i o moją matkę. O Radhika, o moje gopi. Moja matka. I staram się ją przekonać. Chciałem ją przekonać ją, że jestem Bogiem, ale ona nie była gotowa, aby to zrozumieć. I ciągle ona rozumie, że jestem tylko i jedynie jej synem. I ona ciągle myśli, że jestem małym dzieckiem. A ty jesteś wykształcony. Ty z pewnością będziesz w stanie ją przekonać i zabrać ją z tego bólu
i cierpienia, którego ona doświadcza z powodu miłości do mnie. Daje jej swoją wiedzę, swoją logikę i wtedy ona wydostanie się z tego stanu cierpienia. I ona mówi, Gopi, moje przyjaciółki też tam są i musisz je przekonać je przy pomocy logiki, że jestem Bogiem. Że nie mam żadnych pragnień, życzeń. Dlaczego oni myślą, że ja mam pragnienia czy życzenia do spełnienia? I one nie rozumieją tego. Idź tam, udaj się wytłumacz im tą, daj im tą wiedzę i logikę, aby filozofię, aby oni mogli zrozumieć to. Non ho dei desideri, perché loro pensano che io ho tutte queste qualità. If you say to them, jeśli oni jeśli to polecenie przekaże jakiejś wykształconej osobie, ona będzie szczęśliwa i zadowolona, że może to zrobić. Także to jest taki trik, ponieważ jeśli powiesz komuś, kto jest wykształcony i bardzo elokwentny i posiada dużo wiedzy, że ma udać się do jakiejś miejsce, uczyć się od prostych wiejskich dziewcząt, wtedy ten ktoś nie zaakceptuje tej instrukcji. Więc Krishna wykonał to jako taki podstęp, aby wysłać Udhava, żeby uczył się od Gopi i od matki Jasiody. Ale Krishna jest sprytny i on wykonał ten podstęp, żeby Udhava mógł zrozumieć to, co jest najwyższe. Te nauki, ta historia uczy nas czegoś. Wtedy jedynie poprzez łaskę Nitya Siddha, Sadhan Siddha i Kripa Siddha są trzy poziomy. Nitya Siddha to są Gopi i Saki. One są zawsze w towarzystwie Kryszny. I oni są Nitya Siddhami. Tak jak Laita, Vishaka, Chitra, Champaklata. I one zawsze są tam. Masiotka, Yashoda, Nanda Baba. Oni są Nitya Siddha. Oni zawsze są z Kryszną. I Sadhana Siddha? Tak jak awatar Rama 10 tysięcy lat temu. I wtedy oni wielbili Rama i uzyskali poprzez sadhanę to możliwość bycia żonami Kryszny. I jest trzecia rzecz, Kripa Siddha. Poprzez przykrycie tego materialnego ciała, poprzez łaskę Gurudeva, kiedy urzeczywistniasz swoją duchową tożsamość i w tym momencie, ten moment to jest moment łaski. I bez robienia żadnej dodatkowej praktyki, ale jedynie poprzez łaskę wszystko wydarza się w Tobie i dla Ciebie. I to nazywa się Kripa Siddha. Attraverso, grazie, riconoscendo la nuova propria forma, per la misericordia del Bodhidharma. And this
I to, kiedy praktykujemy to, kiedy opuścimy ciało, możemy udać się w to miejsce, które, o którym medytujemy w czasie praktyki i myślimy o nim, aby tam się udać. To jest największa łaska. Nitya Siddha Krishna Prema Sabda Kavunai. Nitya Siddha. To jest wieczne. Wieczna Siddha, wieczną doskonałością. But there is no any, show me any thousands, 2,000, 5,000 books how to get the Krishna Prema. There is no any written, prescribed medicine. Nie ma nawet jednej książki, która opisywałaby to, jak uzyskać tą łaskę Kryszny. Jak uzyskać premę do Kryszny. Nie ma opisanego sposobu, w jaki sposób, że robisz to tak, albo robisz to tak i obudzisz się rano o czwartej i wtedy na pewno uzyskasz łaskę Kryszny. Nie ma takiego, nie ma takiej instrukcji, nie ma takiej książki. C'è una spiegazione di una via per ottenere questo. Non c'è una cosa prescritta. Żadna książka nie opisuje, że prema pojawia się w wyniku twojej praktyki sadhany. Jest opisane, czym jest siddha. Możesz robić dandavat parikram, czyli pielgrzymkę składającą się z pokłonów. Możesz robić ją 108 razy dookoła. Możesz być wyrzeczoną osobą, możesz być ascetą. I kiedy przyjdziesz do mnie, zbliżysz się do mnie, pojawi się mnóstwo pieniędzy. I możesz jeść jakieś wspaniałe rzeczy. And he become rich guy because somebody start giving charity. I staniesz się bogaty, ponieważ ktoś zaczyna dawać ci różnego rodzaju datki i dotacje. Poprzez sadhanę. When 1 kilometer left, he went, his desire happened to go to the marriage. I kiedy to wydarzy się, to po pewnym czasie rozwinie się, zwiększy się i pojawi się w nim pragnienie, aby się ożenić. Widzisz? Nitya Siddha Krishna Prema Sabodhan. Nie ma Nitya Siddha Krishna Prema Sabodhkaduna. Nic nigdzie nie jest opisane, w jaki sposób można uzyskać premę. To jest napisane w Chaitanya Charitamrite. Shuddha Chitta. Jedna rzecz jest potrzebna. Shuddha Chitta, czyli twoje serce powinno być czyste, miękkie, czystość, dusza. Czystość pojawia się wtedy, kiedy realizujesz, doświadczasz, rzeczywistniasz swoją duchową formę. Śravanadi, przez słuchanie, przez dźwięk, który dostaje się do wnętrza ciebie poprzez ucho. Shuddha Chitta, Śravanadi, Karnamy Dodoi. Automatycznie to słońce pojawi się. Bez wykonywania wysiłków to słońce pojawia się automatycznie. Siccome prima ha detto che la misericordia del guru ci aiuta a far discendere queste intuizioni per capire la Dharana Krishna, allora quando uno fa i cicli, ogni tanto dovrebbe pensare al suo maestro, al suo guru, anche a quello che gli ha fatto l'iniziazione, diciamo. Ci deve pensare. Jeśli jest powiedziane, że możemy uzyskać tą premię poprzez łaskę guru, czy to jest ważne, żeby kiedy intonujemy mahamantrę, myśleć o guru? Czasami. My musimy modlić się do guru, ale w czasie intonowania powinniśmy widzieć Radę i Krysznę, cel swojego bhajanu, swojej medytacji.
del motivo per cui noi abbiamo. Ta mantra jest mantrą połączenia. Ale przed intonowaniem mogę modlić się 100 razy, 100 razy mogę modlić się do mojego guru. Ale w czasie intonowania medytuję o mantrze i o swoim Ishtadevie, czyli wybranym bóstwie. Mistrz jest drogą, nauczyciel jest drogą, a nie jest celem życia. Ja jestem drogą. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Ja jestem nawigatorem, jestem nawigacją. Przewodnikiem. A co odnośnie relacji Krishna z Mirabai? Tam nie ma Radiki. Tam, gdzie jest Mirabai, tam nie ma Radiki. Tak czy nie? Zatem nie ma takiego miejsca we Vrindavan, które spełniłoby te warunki, to jest Dwaraka. Ponieważ Mirabai myśli, że on jest moim mężem. Nasza Gaudiya Siddhanta widzi, że on jest ukochanym Radiki. Zatem musisz przyjąć schronienie Radiki, żeby to zrozumieć. Taka jest Siddhanta Gaudiya. My nie rozumiemy Kryszny, ponieważ chcemy ominąć Radikę, żeby go zrozumieć. To dlaczego w takim razie we Vrindavan jest świątynia Mirabai? Ponieważ ona tam przyjechała. I ona wtedy zrozumiała, że popełniła błąd. I ona zrozumiała swój błąd. Ale czy widzisz, żeby jacyś ludzie z Gaudiya Math przychodzili do świątyni Mirabai? Ponieważ to złamałoby ich odczucia, że oni przyjmują schronienie u Radiki, Radha Ashraya. Ty pragniesz tylko przyjąć schronienie jedynie u Radharani. I wtedy życie zmieni się. Wszystko zacznie płynąć w twoją stronę. Cała wiedza pojawi się. Wszystko pojawi się automatycznie. Czy tak? Karna Mohan, czy zgadzasz się? Zapytaj tego małego chłopca. Znam go od kiedy miał 3 albo 4 latka. Jak wiele lat cię znam? 5. A ciebie jak znam? Ile z ciebie znam? 1,5 roku. Moje pytanie. La tua relazione, no, con Krishna, anche
Jeśli chcę udać się do Kryszny, muszę medytować o Radice. Że aby udać się do Kryszny, muszę medytować o Radice. A jeśli moja swarupa nie jest w tym nastroju, nie posiada tych rodzaju uczuć, że mam na przykład, że jeśli na przykład mam nastrój macierzyński, albo nie wiem jaki mam, Krishna nie może dać ci uczuć. This feeling coming from the devotee. Ponieważ ten nastrój, te uczucia pochodzą od towarzystwa wielbicieli, od towarzystwa Raga Bhaktów. Sentimenti vengono da le devoti, da Raga Bhakta. I said, only who is in Raga Bhakta, only take that, not talk even. Ten, kto jest Raga Bhaktą, on bierze, przyjmuje kurz z twoich stóp, lotosowych stóp, on nawet nie mówi o tym. I wtedy automatycznie doświadczysz tego. Dlaczego jeździmy do Vrindavana? I nie będziesz wiedział, w jaki sposób, w prosty sposób żyć. Nie musisz zmieniać nawet odzieży, ubrania. Tak jak ja, przyjmować inny ashram. Oni ukrywają się. Ale posiadają intensywny nastrój miłosny. Ale niezależnie od tego, czy oni są mężczyznami, czy kobietami, oni posiadają wielką wiedzę i są panditami i posiadają duże urzeczywistnienie, dużą realizację duchową. I są siddha purushami. Asthai bhava. Ich bhava jest ustanowiona. Pandita oznacza tego, który posiada doświadczenie, urzeczywistnił to. To nie jest jedynie kwestia filozofii czy jakiegoś intelektualnego zaangażowania. Jakie jest pytanie, ponieważ zapomniałem? Ona pytała, jeśli nie wiem, jaka jest moja swarupa, moja duchowa forma, mój duchowy nastrój. Poprzez towarzystwo. Nie wiem, czy jestem Saką, Matką Jasiodą, czy posiadam nastrój Matki Jasiody, czy jestem Saką, czy Saki, czy Manjari. O to musisz zapytać swojego Gurudeva. Jaki jest jego nastrój i w ten sposób możesz go odkryć. Ponieważ to jest ważne. Ponieważ jest to ważne. Bez tego jesteś matką. Jesteś matką, jesteś bardzo blisko swojego syna. Nikt nie musi cię czego uczyć, jak kochać swojego syna. On jest twoim mężem, jesteś blisko niego. Tak czy nie? Więc on też chce tego rodzaju relacji. I to jest to, co muszę urzeczywistnić. Zatem Gurudev pokazuje, co jest naszym nastrojem. Nic sztuchowy.
Ok. Skończę tutaj tą część. Do następnego razu. Jai, jai, shi, radha, shi.